wiadomościach motocyklowych w swoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. Właśnie zakończył się jeden z najdłuższych tegorocznych weekendów. W czasie jego trwania rozegrano szereg imprez i zawodów motocyklowych, o których już za chwilę. W niedzielę w godzinach porannych rozegrana została czwarta runda MotoGP, była to także ostatnia runda rozegrana na torze w Szanghaju. Po raz pierwszy w tym sezonie na najwyższym miejscu na podium stanął Włoch Valentino Rossi. Przedtem jednak jego zespołowy kolega Jorge Lorenzo uległ widowiskowemu wypadkowi, w czasie którego złamał kostkę prawej nogi. Nie zniechęciło go to jednak od wzięcia udziału w wyścigu i zajęcia w nim czwartego miejsca. Jednak zdobywcą pole position przed wyścigiem był Colin Edwards. Nie zdołał jednak utrzymać długo prowadzenia, najpierw oddając je Danielu Pedrosie, a ten z kolei po piątym okrążeniu ustąpił Valentino Rossiemu. Na trzecim miejscu pewnie jechał Casey Stoner, nie zdołał jednak zagrozić prowadzącej dwójce. We wtorek przed weekendem wiadomości motocyklowe testowały dla Was trzy największe sportowe motocykle z roku 2008. Poprzedni test tych maszyn odbył się na mokrym torze i wówczas wygrała go Yamaha YZF-R1. Tym razem aura nie przeszkodziła i motocykle mogły przetestowane zostać w warunkach torowych na suchym asfalcie. Jaki był wynik tego testu, przeczytacie już najbliższy piątek, sięgając po nowy numer wiadomości motocyklowych. Tymczasem codzienne wiadomości motocyklowe obecne były na dwóch imprezach rozgrywanych w Gostyniu. W sobotę 3 maja rozegrano tam kolejną rundę Pucharu PZMOT wyścigów skuterów. W niedzielę zaś 4 maja po raz pierwszy w tym roku na torze kartodromu gostyńskiego odbyły się zawody Supermoto motocykli i quadów. Obszerne wideorelacje z tych obu imprez przedstawimy Wam już za kilka dni na naszej stronie internetowej www.wmc.media.pl. Zapraszamy! Jak większość miłośników jednośladów dobrze wie, w dniach 10 i 11 maja w Warszawie odbędzie się jedna z największych imprez motocyklowych w Polsce Extreme Moto. Nowością w tym roku będą pokazy stantu skuterowego. Przez cały okres trwania imprezy pokazy ewolucji skuterowych będą odbywały się na torze bocznym Zipa. Ponadto stant skuterowy to kluczowy element pokazów na torze głównym, na którym co 2 godziny zobaczymy 20-minutowe występy. Każdego, kto kiedykolwiek próbował swoich sił w stancie, firma Zip serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w imprezie. Każdy ma szansę na pokazanie swoich umiejętności. Z najlepszymi producent skuterów obiecuje nawiązać współpracę i wspomóc działalność. Przyjmowane są zgłoszenia pojedynczych osób, a także całych teamów. Więcej informacji na www.zip.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dniu dzisiejszym. Życzymy miłego dnia i zapraszamy na kolejny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.